Jeszcze wrócę do tej płyty, tej pierwszej naszej, którą nagraliśmy ze Zbyszkiem. Była to oczywiście płyta rejestrowana na 100%, czyli nie było żadnych dogrywek. Oczywiście przygotowując się do tej płyty w studiu, zanim Zbyszek dołączył do nas, robiliśmy nagrania próbne. I przyszedł Zbyszek, z którym graliśmy na stówę. To jest nieprawdopodobne, bo potem porównywaliśmy to. Myśmy zagrali 100, 200%, 300% lepiej, inaczej. Potwierdzam to, że to był typ muzyka, który miał ogromną charyzmę i porównywalną z Milesem Davisem absolutnie. Thank you.